Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd Kula, to jest kolejny specjal z Team Fortress 2 Competitive, stres testy, dalej wtorek, dalej kolejny Magic, no i cóż, kolejny team, tym razem już bez Sowy z Polski, teraz team mamy troszkę bardziej okrojony, czyli w Primadzie jestem ja, Kudim i Chami, Chami jako grubasek, Kudim jako roamer, ja spróbować chciałbym się jako pocket, jednak nasz medyk, kurczę, gdzieś się pamięta, nie mam pojęcia gdzie, ojejku, od razu nadziałem się tutaj, prosto w twarz dostałem przeciwnikiem. Gdzie jest nasz medyk? Poobserwujmy go, co on robi. Mamy bojowego medyka, tak więc niestety czarno to widzę. Nie ma co liczyć na poketowanie. Zastanawiam się, czy nie powinienem się przełączyć teraz na medyka, żeby wspomóc. Kudim, jeśli będziesz poketem, mogę się przełączyć na meda. Bo nasz medyk biega i strzela. Dobra. Zmieniam się na medyka, bo inaczej tego nie ogarniemy. Inaczej nie mamy żadnych szans na wygraną. Mamy jeszcze jakiegoś Rosjanina, który poszedł do... wybrał klasę snajpera, niedobrze to dla nas moim zdaniem, ponieważ snajper na tego typu mapie może się mało przydać, w tym trybie, tym bardziej, tu nas niestety przeciwnik atakuje, Lis nagle nasz, no i tego się właśnie bałem, że wbiło nam na punkt, a ten przyjaciel snajper do niczego się nie przyda, do niczego konkretnego w każdym razie, no nic, skoro wziąłem tego medykali, to przynajmniej dopóki nie zginę, będę nim leczył. Potem jeżeli nasz Lis będzie się sprawdzał tą klasą, to damy mu grać, niech się wykaże, niech pokaże swoje skillsy. Mamy za to widzę drugiego żołnierza, więc możemy duo poketa zrobić. Niestety nie wyszło nam to, ponieważ nasz snajper nie był w stanie bronić punktu. Niestety nasz kolega, jak on ma na nick? Razerwy? Jeblo. Jeblo, can you not play sniper? A, okej. Okay. Never mind. Thanks. Ale mamy teraz dwie pyry. Da radę, Chami, zmienisz? Grubaskiem szło ci całkiem nieźle. No, co się dzieje? Przeciwnik już nam wbija na punkt. Widzę, że mamy mocnego przeciwnika. Trudna walka się zapowiada. Ja spróbuję leczyć tutaj tego żołnierza. Medyka, no cóż więcej mogę robić? Nic więcej nie mogę robić. Niech ten medyk leczy żołnierza, ja będę leczył tego medyka. A kto będzie leczył mnie? Nikt. No cóż, nie zawsze można dostać jakieś leczenie. No i co? Atakują nas. Nie trafiłem, spudłowałem z puszy krzyżowca. Lipa. Niefajna sytuacja. Nie wiem, kogo by tu wziąć, może skauta, ponieważ nikt nie gra skautem. Spróbuję w takim razie jakoś się wykazać, jednak ma zostało 10 sekund do odrodzenia. Myślę, że ten mecz będzie równie szybki, co poprzedni. Tym razem niestety jednak w drugą stronę to my dostaniemy sromotny łomot. Będzie miażdżące zwycięstwo ze strony przeciwnika na nas. Cóż, nie można mieć wszystkiego. Niestety scoutem nigdy nie grałem w trybie competitive, nigdy nawet na Highlanderze nie grałem jako scout, więc no tutaj nie można było spodziewać się ode mnie za wielkiego skilla. Mam troszkę przerwę. Grania scoutem. Trudno, przegraliśmy, nie można mieć wszystkiego. Spróbuję bardziej się wykazać jednak następnym razem. Zobaczymy, może już nie będą się brać scouta. Jako medyk, jako żołnierz mogę jeszcze się sprawdzać, mogę coś spróbować zrobić. Jednak w tym wypadku na tej mapie mieliśmy zbyt silnego przeciwnika. No cóż, nie każdy mecz jest dobry, nie każdy mecz trwa długo. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam za towarzystwo. Trzymajcie się i do następnego. Hej.